Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Bendołowski. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór, piątkowy wieczór, jak to dobry wieczór. Kontynuujemy takie nasze warszawskie, wakacyjne można powiedzieć tematy. Wiem, że wrzesień już 20, ale właśnie podczas wakacji Warszawa obchodziła między innymi dwie okrągłe rocznice związane z dużymi inwestycjami komunikacyjnymi. Otóż obchodziła 75 lat otwarcia istnienia trasy WZ oraz 50. rocznicę otwarcia trasy Łazienkowskiej. Prawdę powiedziawszy, nie dziwi ta zbieżność dat, bo tu 20 do 50, 75 lat i wszystko to jeszcze do tego 22 lipca, bo po prostu te inwestycje kluczowe w czasach PRL, te najważniejsze, a te mniej ważne też, oddawane były właśnie z większą lub mniejszą pompą. 22 lipca albo czasem 21, rzadziej 23, bo wtedy wychodziłoby na to, że się wszystko opóźniło. Dacie oczywiście manifestu, tak zwanego manifestu lipcowego, taki akt założycielski nowych porządków socjalistycznych, niektórzy by powiedzieli komunistycznych czy stalinowskich, no ale to już zupełnie inna sprawa. No i oczywiście nie inaczej było, jeśli chodzi o tą pompę 22 lipca 1949 roku, kiedy to oficjalnie, tak przy okazji, to wtedy chyba to było też po raz pierwszy oficjalne święto narodowe, o ile się nie mylę, ale wtedy też dokonano oficjalnego oddania trasy WZ, oczywiście w asyście najważniejszych dostojników państwowych, miejskich i tak dalej, ale trzeba przyznać, bo to był rok 49, że też chyba z takim niezbyt udawanym czy naciąganym entuzjazmem mieszkańców, którzy przyszli podziwiać bądź co bądź tą pierwszą inwestycję, która wprowadziła w Warszawie no, coś nowego. To rzeczywiście pierwsza inwestycja miejska, przecież jeszcze w strasznie zrujnowanej Warszawie. Mamy trasę WZ, mamy ciasteczka, właściwie ciastko WZ-kę, potem mieliśmy kino WZ, no trasy mamy cały czas, no ale może po kolei kilka słów może o tej trasie WZ, bo to nie tylko inwestycja komunikacyjna, ale też w pewnym sensie urbanistyczna, ale również ideologiczna, symboliczna też przy okazji. Właściwie ten symbol istnieje do dzisiaj, choć oczywiście jest troszeczkę zmieniony. Powojenna odbudowa Warszawy dawała okazję do poprawy tego, co przed zniszczeniem w pewnym sensie nie domagało i, no i przede wszystkim brakowało. Miastu brakowało między innymi takiej trasy, infrastruktury, mówię tutaj o czasach przedwojennych, infrastruktury komunikacyjnej. Były projekty, bo trasa WZ nie była wymyślona po 1945 roku, były takie projekty całkiem śmiało właśnie kreślone, albo takiej linii, właśnie linii wschód-zachód opierającej się przez Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego i Alei Waszyngtona. W pewnym sensie była zrealizowana, tylko no most Poniatowskiego był oddany na tyle późno, że długo po prostu był remontowany po zniszczeniach 1915 roku, że ta trasa jakoś tak nie zyskała wielkiej, nie zdążyła jakby takiego wielkiego znaczenia nabrać. Natomiast projekt jeszcze przed wojną innej trasy WZ związany był z planem przebudowy Placu Piłsudskiego. Zakładał przeprowadzenie pod nim też w części Ogrodu Saskiego tunelu, który wybijałby się w Skarpie Wiślanej gdzieś na wysokości ulicy Karowej, a kończyłby się na placu Żelaznej Bramy. No ale te projekty praktycznie nie do zrealizowania. Zbyt duża inwestycja jak na możliwości miejskie, a dotacji unijnych wtedy nie było. To możliwość zszycia dzielnic wschodnich i zachodnich no, pojawiła się oczywiście po wyzwoleniu. Ruch na moście drewnianym, tymczasowym u wylotu ulicy Karowej no, stał się wtedy jedyną przeprawą w mieście, ale ten most w marcu 1947 pod napływem Kry runął. No i ta sytuacja wymusiła decyzję o jak najszybszej odbudowie mostu, dawnego mostu Kierbedzia i wytyczenie nowej trasy łączącej wschód, można powiedzieć, z zachodem. Nie wschód z zachodem, ten wschód moskiewski i ten zachód, powiedzmy, Europy, ale po prostu wschodu i zachodu Warszawy. No i właśnie wtedy powstała ten taki modernistyczna nazwa, trasa WZ. Oczywiście przedsięwzięcie było olbrzymiej skali, bardzo dużo sił fizycznych, ale również umysłowych, koordynacyjnych zostało oddelegowane z Warszawskiego Biura Odbudowy Stolicy. Tam powołano zresztą przy nim taką specjalną, oddzielną pracownię, pracownię WZ. No i oczywiście dużo przygotowań i tak dalej. No wiadomo, nic nie mogło być przypadkowe, a kluczowym zagadnieniem było przeprowadzenie trasy szybkiego ruchu przez zabytkowe centrum miasta. Chodziło o obszar pomiędzy wiaduktem odbudowanego mostu a ulicą Leszno na wysokości mniej więcej placu Bankowego i zdecydowano się wtedy o budowie tunelu pod Krakowskim Przedmieściem i ulicą Miodową, który po prostu nie naruszyłby historycznego układu i odciążał go komunikacyjnie. Ruiny budynków na trasie tunelu rozebrano, a następnie potem odbudowano w poprawionej formie. Chodzi o to, że zdecydowano się budować ten tunel metodą odkrywkową, nie przekopania, a odkrycia całego, potem zadaszenia, nie tyle może zadaszenia, a zalania elementów konstrukcyjnych betonem, potem zakopania wszystkiego, stworząc taką platformę. To było i tańsze, i szybsze przede wszystkim, a tu czas był bardzo ważny. W związku z tym no nie da się ukryć, że ten tunel, jak i potem odbudowany most już miał inną nazwę, no on formalnie Kierbedzia też był w czasie tylko międzywojnia, most Śląsko-Dąbrowski, całość dosyć malowniczo w tej skarpie się zmieściła. No muszę Państwu powiedzieć, że ta trasa WZ no, była dumą ówczesnych warszawiaków. Trasa miała prawie 7 km i prowadziła niemal prostą linią od ulicy Radzymińskiej na Pradze, którą też zresztą przebudowano, do skrzyżowania w zasadzie dzisiejszej Alei Solidarności z ulicą Młynarską. Oczywiście mimo rozległości inwestycji, różnorodności zadań, można by powiedzieć, że budowa w tempie prawie ekspresowym została zakończona prawie od jesieni 1947, kiedy rozpoczęto pierwsze prace, do lipca 1949 roku, oczywiście 1922, kiedy udało się uporać z większością właśnie tych prac i w zasadzie oddać trasę do użytku. No, było to powodem olbrzymiej dumy, no i oczywiście paliwem propagandy dla nowej władzy. Oczywiście wraz, bo mówimy, że to nie jest tylko trasa o charakterze komunikacyjnym, ona miała również charakter miejski, w tym kontekście urbanistyczny, że wzdłuż tej trasy powstawały z nią nowe osiedla, Praga, Muranów, Mirów, Młynów, no i przede wszystkim też Mariensztat, to też pokłosie trochę budowy trasy WZ i przekopano. W ramach tego projektu również odbudowano pałac pod Blachą, różne pałace i kamienice przy Krakowskim Przedmieściu. No muszę Państwu powiedzieć, że inwestycja była duża I rzeczywiście 22 lipca 1949 roku ten cały szpaler ludzi, a było ich całkiem sporo, musiał być z tej pracy bardzo dumny. Myślę, że i warszawiacy byli dumni z tej inwestycji. Dobrze, zrobimy sobie króciutką przerwę i za chwilę do Państwa wrócę. Niedaleko od domu. Dobrze, proszę Państwa, no trasę oczywiście zaprojektowano i wybudowano trochę na wyrost wtedy, w 1949 roku, bo samochodów w Warszawie prawie nie było. Znaczy nie było aż tak dużo, żeby były potrzebne takie trasy. No ale ten urbanistyczny rozmach no, spełniał marzenie przede wszystkim inżynierów, architektów, że kiedyś się takie trasy przydadzą. Zwłaszcza ta trasa z tunelem, przecinająca dawne centrum, w pewnym sensie nawet w dużej mierze kształtowała go na nowo i stała się takim symbolem nowoczesności tej powojennej Warszawy, a widok tunelu no oczywiście wszedł do ikonografii miasta, zwłaszcza z tunelem, znaczy z kolumną, czy z później odbudowanym zamkiem, no bo zamku jeszcze przez 30 lat nie było. No ale dla warszawiaków chyba największą atrakcją przez pierwsze lata było oczywiście zamontowanie z niemałym mozołem sowieckich schodów ruchomych, łączących te przystanki przed tunelem ze znajdującymi się 12 metrów wyżej placem zamkowym. Pomysł ich zastosowania powstał właśnie w pracowni WZ razem z decyzją o budowie tunelu na tak zwanym niższym, głębokim poziomie. No i właśnie w 1947 roku, podczas obchodów 800-lecia powstania Moskwy, przewodniczący jednego z komitetów Rady Miejskiej Moskiewskiej obiecał Stanisławowi Tołwińskiemu, prezydentowi Warszawy, że podaruje zniszczonemu miastu to kompletne wyposażenie schodów ruchomych. No i to nie tylko rozwiązanie komunikacyjne, a nawet bym powiedział jedna z pierwszych atrakcji dla mieszkańców Warszawy. Schody miały pierwotnie 3 ciągi, a zresztą poświęciłem chyba całą audycję kiedyś tym schodom ruchomych. Każda z długości około 30 metrów, 12 metrów wysoka i ze względu na tę długość zdecydowano się przedłużyć na północ kamienicę Jona, w której znajduje się wejście, czy może wyjście z tunelu łączącego dolną partię z górną. Kamienica została też przy okazji wydłużona o metr i obniżona o jedno piętro, by po prostu odpowiadała swojej formie utrwalonej przez Canaletta. No i oczywiście całą podziemie kamienicy, tam znajdowała się maszynownia schodów, no, ważąca prawie 150 ton. A przepustowość szacowana była na 10 tysięcy osób na godzinę. No i oczywiście zgodnie z przewidywaniami władz szybko stała się atrakcją turystyczną. No prawdę powiedziawszy, te schody dosyć szybko się psuły, ale atrakcja była. Ja sam pamiętam, kiedy jeszcze w latach 70., choć już schodów ruchomych było sporo w Warszawie, bo w domach towarowych już chyba no może jeszcze na Dworcu Centralnym nie, bo to później lata 70. No ale te schody tamte były takie specyficzne, ten zapach, ta podnieta jechania w tej i no była naprawdę nie do zapomnienia. Aczkolwiek, jak Państwo pamiętają, coraz częściej te schody się psuły. Maszyny no nie były jakimś wyjątkowo zaawansowanym technicznie stanie, w związku z tym po paru latach zamykano. Czy ten jeden bieg, zresztą w późniejszych czasach ten jeden bieg schodów był takim dawcą części do tych dwóch poprzednich. Schody później zostały ostatecznie w latach 90. zamknięte, a oddano je do użytku już w nowej wersji w latach 2000. ale mówiłem o tym, że lubiłem jeździć z kolegami w jedną i w drugą stronę i kiedyś mieliśmy taką przygodę, że właśnie milicjanci nas pogonili stamtąd. Jeden z kolegów się uczepił, że co, on wjechał na górę, zjechał na dół, a potem mu się przypomniało, że musiał wjechać na górę. No to policjant nas tutaj poczęstował takimi przepisami ruchu na schodach ruchomych. Te przepisy się zachowały po remoncie. No i rzeczywiście jest tam taki, no oprócz tego, że dzieci przy schodzeniu i ze schodów należy podnosić, no ale my już nie byliśmy dziećmi. Potem nam powiedział, że jesteśmy dziećmi do lat 10, ale my mieliśmy tak ze 12, więc to też nie wchodziło w grę, ale zadowolony pokazał nam numer 8 tego regulaminu, właściwie przepisu ruchu na schodach ruchomych, który brzmi: jazda wielokrotna z peronu dolnego na górny i odwrotnie jest niedozwolona. No i nie było co, rzeczywiście w tej weftę jeździć nie można było. To znaczy w tym momencie, w którym stał ten milicjant. Ale tak ogólnie zazwyczaj miło wspominam te przejażdżki, zwłaszcza że ten tramwaj na dole dokładnie z Pragi przyjeżdżał, więc jeśli trzeba było gdzieś jechać, a miałem trochę czasu, to nieraz potrafiłem pojechać na górę i wrócić i na następny tramwaj, ale później z tymi schodami było ciężko, bo było coraz częściej po prostu nieczynne. No oczywiście, co tu jest, a zabrania się wprowadzania na schody ruchome wózków dziecięcych, rowerów oraz psów, ale z tym to chyba nikt na to nie zwracał tak bardzo uwagi. Schody cieszą dzisiaj, oczywiście nowoczesne, eleganckie, z ochroną, nie z milicjantami, chociaż można byłoby postawić takiego milicjanta jako taki element folkloru dawnego. Ta moda na PRL chyba jest obecna. No, taki mój pomysł. No dobrze. To zrobimy sobie przerwę, a powrócę w ostatniej części audycji. Może do trasy łazienkowskiej, długiej, prostej, jasnej i tak dalej, szerokiej, jak śpiewano w jednym filmie. Albo może Państwu jeszcze o jednej rzeczy opowiem związanej z trasą WZ, a o trasie łazienkowskiej kiedyś jeszcze powiem. Przerwa, wracamy za kilka minut. Niedaleko od domu. Dobrze, to tak szybko, żeby już Państwu o tej trasie łazienkowskiej, to ja mam dosyć dużo informacji, to ja chyba nie dam rady Państwu dzisiaj powiedzieć. To może o tych wuzetkach, no bo to tak się potocznie w swoim czasie mówiło, że to jest też taka pamiątka po trasie WZ, no bo WZ, tutaj WZ-ka. No, szukałem różnych informacji o tym i nie do końca jest chyba to wiadomość prawdziwa, dlatego że chyba warszawskie zakłady cukiernicze uważają, że to jednak one wymyśliły i dużo wcześniej, zanim trasa powstała, ale może to była taka wspólna inspiracja, nie wiem. Ja lubię tą historię o tych wuzetkach, że związane była z wuzetkami, znaczy o wuzetkach, że związane jest z trasą WZ, dlatego że rzeczywiście wuzetki pojawiły się po wojnie, choć jak czytałem w książkach o cukierniach warszawskich przedwojennych, było podobne ciastko, ale na pewno nie nazywało się wuzetka. No ale niech będzie, że ta historia ma takie swoje drugie dno. No, mieliśmy kino WZ, tak, ale już nie istnieje, nie ma nawet budynku. No ale trasa WZ istnieje, zresztą istnieje do dzisiaj. Nie jest może tak ważną arterią komunikacyjną ze względu na to, że znaczy taką międzymiastową, ponieważ zazwyczaj jest niestety niewydolna komunikacyjnie, no ale nadal można z nią od Pragi do Leszna podróżować i tunelem, i mostem śląsko-dąbrowskim, i ulicą, teraz Aleją Solidarności i dalej. I te osiedla, które powstały wzdłuż, to też w zasadzie pamiątka po trasie WZ i Pałac Przebędowski, który tak jest, opływają te linie drogi, trasy WZ, też jest takim ciekawym czy elementem, czy gruba Kaśka. Ale ja na koniec o jeszcze jednym wydarzeniu, które ma datę lipca i które związane nie było wtedy z trasą WZ, a teraz jest związane. Otóż 20 lipca 1964 roku na Placu Teatralnym odsłonięto pomnik bohaterów Warszawy, czyli pomnik warszawskiej Nike. I to taki ważny pomnik, bo troszeczkę był on odpowiedzią władz na społeczne oczekiwanie o upamiętnieniu Powstania Warszawskiego. Warszawiacy na ten pomnik czekali, ale wydaje się, że w większości rozczarował, bo o bohaterów Warszawy to brzmi tak ogólnie. Zresztą o upamiętnieniu Powstania Warszawskiego można było wspominać dopiero tak naprawdę po odwilży 1956 roku, a właśnie decyzję o wzniesieniu pomnika podjęto mniej więcej w tym roku, może na początku 1957 roku, bo na pewno właśnie w 1957 powstał Stołeczny Komitet Budowy. Zresztą w składzie jej była m.in. Maria Dąbrowska, Ksawery Donikowski. Komitet rozpoczął zbiórkę społecznych składek na pomnik i ogłosił konkurs na projekt. Oczywiście budowa spotkała się z wręcz entuzjastycznymi reakcjami warszawiaków, ale władze tak trochę to temperowały, starały się nie akcentować jakby powstania warszawskiego, a na rzecz uhonorowania wszystkich wojennych bohaterów Warszawy. No i ta koncepcja została przeforsowana. W związku z tym ten pomnik otrzymał oficjalną nazwę Bohaterów Warszawy 1939-1945. Ze zwycięskiego projektu pomnika, który przedstawiał postać kobiecą, taką oczywiście wzorowaną na mitologii greckiej bogini zwycięstwa, Nike, która ma do tego taki miecz w ręku. No po prostu wyeliminowano wszystkie elementy, które mogłyby tam tworzyć jakieś skojarzenia, barykadę, powstanie. Właśnie tak na początku autor pomnika, twórca Marian Konieczny próbował przemycić te elementy, ale ogołocono ze wszystkiego, co było niewygodne. Również zmieniono cokół na niższy, a też dodano takiej draperii tej Nike, żeby nie była taka naga. Zmieniono też proporcje miecza. No trochę w ten projekt i ten pomysł Koniecznego, Mariana Koniecznego bardzo ingerowano. No i po wprowadzeniu poprawek pozostało znaleźć modelkę. No i proszę sobie wyobrazić, że została nią 11-letnia Hania Tarczyńska, córka architekta, którego Marian Konieczny znał, Jana Tarczyńskiego. Oczywiście służyła ona jedynie za model twarzy warszawskiej Nike, której pozostaje kształty przypominała ją przede wszystkim zdecydowanie dojrzałą kobietę. Oczywiście nie lada wyczynem było przewiezienie gigantycznego pomnika w 2 częściach na plac teatralnych. Zresztą tu czytam, że wiąże się z nim taka ciekawa historia, ponieważ Nike, nim stanęła na granitowym Sokole, jak czytam, otrzymała na jednej z warszawskich ulic mandat. Tak zostało to we wspomnieniach opisane Aleksandra Jałosińskiego. Zdarzyło się, że dziwna taka rzecz, że na rogu ulicy Marchlewskiego, wtedy Marchlewskiego i trasy WZ, tę wzniesioną rękę Nike zawadziła ona o trakcję tramwajową, no i niszcząc właśnie te elementy tak zwanej lory, i pojawił się milicjant, który po prostu temu głównemu inżynierowi i kierownikowi transportu wlepił całkiem spory mandat. Czyli można powiedzieć, że Nike, wjeżdżając do Warszawy, zapłaciła swój pierwszy mandat. Ale dlaczego dzisiaj Państwu o tym mówię? Nie tylko ze względu na to, że trasa WZ, bo stanęła na Placu Teatralnym, w miejscu, gdzie wcześniej oczywiście stał dawny ratusz. Starannie go zresztą usytuowano, zwracając szczególną uwagę, aby miecz nie był skierowany na wschód. No tak, no ale oczywiście ten pomnik i miejsce obok stały się takim elementem wielu uroczystości. Tutaj składano wieńce, tutaj właśnie odbywały się wieczory artystyczne i tak dalej, a w roku 1995 w związku z odbudową ratusza pomnik usunięto, potem przez 2 lata warszawiacy byli pozbawieni swojej Nike, no i znaleziono dla niej całkiem dobrą lokalizację. W grudniu 1997 roku stanęła ona na nowym, dużo wyższym, smuklejszym cokole, właśnie na tyłach dawnego ratusza, gdzie można ją oglądać z okien czy tramwajów, czy z samochodów przejeżdżających przez trasę WZ i można by powiedzieć, że to taki ostatni element tym razem, a nie architektoniczny, a rzeźbiarski trasy WZ. Myślę, że miejsce jest całkiem dobre, no zresztą innego nie wybrano. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wendołowski. Niedaleko od domu. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.